Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Inside. Witam was w środku odcinka. Ha, bo Inside. Inside joke. Dobra, kontynuujmy, słuchajcie, tam gdzie skończyliśmy, tam będziemy kontynuować. Patrzyłem na poprzedni odcinek, wydaje się, że gra chodzi wspaniale wręcz, więc kontynuuję te odcinki, oczywiście te odcinki. Słuchajcie, to jest tak świetna gra. Przepraszam, że ja oczywiście przerywam, ale to jest tak, słuchajcie, świetna gra, że w poprzedni odcinek ja sobie zobaczyłem całe 20 minut poprzedniego odcinka. Obserwowałem siebie, jak gram, gościu. No, słuchajcie, tylko zmienię troszeczkę kamerę. Wydaje się, że jest w porządku. Także kontynuujmy historię z gry Inside. Oczywiście. Klimacik musi być, więc słuchaweczki, pyk, lecimy. Oni jakby chrapią? Nie, pewnie tego nie słyszycie, bo akurat... Słuchajcie, no nie mogę mieć głośnej gry, bo przecież dostanę zawału, jak na tam wjeżdża. W ogóle tu dostaję zawału co 3 sekundy, patrząc po poprzednim odcinku. Ale ta płynność, słuchajcie, tego jak on idzie, to nie chodzi o płynność samej gry, bo tylko o to, jak to wygląda, słuchajcie, z perspektywy, jak on tak idzie i się tego chwyta, no to zrobili to na pewno mistrzowsko. Nie wiem do końca, kto to robił właściwie. Tu jest krzesło, nie podoba mi się. Bardzo mi się nie podoba to krzesło. To nie było tak, że w pewnym momencie tej gry ktoś na tym... Dobra, nie będę spoilerował, ale tak mi się wydaje. Mamy ptaszki, więc jest jakieś życie tutaj. Nadal nie do końca wiem, słuchajcie, o co chodziło w tej grze. Tam coś jest. Tam dalej. Nie chcę was stresować, ale sam się stresuję. Oj, pewnie słyszycie to teraz na bank słyszycie. Patrzyłem, czy w poprzednim odcinku słyszeliście wiertarkę. Na szczęście nie, ale teraz chyba będziecie słyszeć, bo tutaj cały czas roboty są prowadzone. Tu jest jakieś biuro, może coś takiego? Nie wiem. Znaczy, my mamy oddać skok wiary? Nie wydaje mi się. Oj, było blisko. Może uda się doskoczyć? Czekajcie, jeszcze... A, dobra, już wiem, już wiem, już wiem. Robimy tak, patrzcie. Tu przepychamy to w tą stronę, żeby na pewno udało się przeskoczyć. I teraz myślę, że na spokojnie powinniśmy dać sobie radę. No wam powiem... Ojej, ojej, ojej. Za mocno. 102 metry. Powiem wam szczerze, że nadal nie wiem, o co do końca chodzi w tej historii, ale o coś najwyraźniej musi chodzić. A to co? Jakiś safe. To taki dziwnie ułożony bardzo safe. Okej? Okay. O, umarliśmy niestety. Chcemy się tam na dół, mamy skok wiary na dół? Dobrze. Czy tutaj mamy iść? Czy tu nas...
Co to jest? A chyba to do kontrolowania ludzi, a i teraz jakbyśmy się cofnęli, to co? Nie wiem, w sumie. Dobra, no ale idźmy dalej. Tu są ludzie, znaczy ciomki do kontrolowania. Trudno to nazwać szczerze ludźmi w ogóle. Co my tu mamy zrobić? Aha! Oj, zagadki logiczne. Możemy jakieś zmienić? Nie. Pyk. Teraz powinno być chyba gites. Tak jest, udało się. Rozumiem, że to wcześniej, co zniszczyliśmy, to był jakiś easter egg. Do bicia serca? Jesus fucking Christ. Ta gra jest przerażająca, chciałbym tylko powiedzieć. To było u mnie, Boże Święty. Jak coś, to niektóre dźwięki mogą niestety być u mnie. To coś jakby kojarzę? Nie. Dobra, już myślałem, że się urwie deska i trzeba skoczyć. O, naginała się na pewno. Na dole jacyś ludzie chodzą. Te odcinki będą też walne krótszy odcinek teraz. O co tu chodzi w tej grze? Nie, chyba nie do końca tak. Może jednak? Okej, udało się. Zwiększyłem troszeczkę jakość. Jakość tego wszystkiego, ale... Jakoś zwiększyłem jakość, ale na pewno, oj, wyszło słońce i teraz będę prześwietlony pewnie, a jest na maksa ustawiana jasność na nisko, więc bardziej się, że da się bardziej, ale... Co to jest jakiś... A, to jest rurka, wyglądała trochę jak jakieś mysz albo coś... Jego... więc w następnych odcinkach też będę zmieniał wszystko na lepsze. Oczywiście, tu jest kamera przeczesująca. Mam i mysz, szczura. Więc te odcinki, co miałem mówić? A, że te odcinki będą, słuchajcie, krótsze.
Dobra, chyba rozumiem. Bo cały czas chcę, żeby to było wszystko perfekcyjnie ładnie. Wyłącz to. To zabija ludzi? Ale się teraz boję. Proszę, nie wstań któryś, błagam was. Jakby przeczesuje i zabija ludzi, coś takiego? Muszę to odpalić. O jasny gwint. No dobrze. No to teraz będzie, słuchajcie, zabawa wam powiem. Teraz będzie śmiechawa TV. Ej, ja tu... A nie, to ten leżał, dobra. On coś jakby tak, widzicie? On jakby... O, nie wiem, co on robi. Trzeba wyczuć dobry moment. Teraz. Kites. Lecimy. Dobra, przeżyliśmy. Nie wiem, czy to nas by zabiło, nie mam pojęcia. Ja nie podoba mi się, te dźwięki w tej grze są prześwietne. Prześwietne. Nie wiem, czy też nie jest za głośno. Oczywiście właśnie dlatego staram się, by te odcinki nagrywać. Te odcinki, słuchajcie, staram się nagrywać jakby... Nie jakoś długie, tylko takie... Udawaj. Wow. Aż mnie zabolało. O, żartowałem. Co tu się dzieje? Co oni to kupują? Czy jakby tych ludzi? Nawet to dziecko ma maskę. Kurde, ale to jest ciężkie. Tam dzieci też patrzą na to. Easy? Co ja zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? O nie, no god fucking damn it, no.
Nie wiem czemu, co, nie wiem co Dobra, już. Przepraszam. To stresujące strasznie. Dobra, fokus. Ale Tiwik. O, niedobrze. Co my tu mamy zrobić? Nie no. No, dlatego nie gram w zręcznościówki. O, dobra, okej. Myślałem, że przeskoczy tam, ale dobra. Raczej z dala od niego się trzymajmy. Tego psiaka, w sensie. Tu mamy... To jest jakieś miasto w ogóle normalne. No, normalne miasto. Normalnie, tak w mieście jest, tego. No, chciałem się odłączyć, a ja tym kolesiem tam skaczę. Ja tam nie doskoczę, jak to zrobię. A zejście na dół? Chyba równa się śmierć. Możemy tu coś... A ja na Y już jak w Lego próbuję się przełączać tym kolesiem. No dobra, to, że to mamy zrobić tu, to wiem. Tylko jest mały problem. Nie doskoczymy tam z powrotem. Jeszcze słychać psa. I co teraz? Gdzie on idzie? Właśnie gałganie. Oj, nie omasz, żebym się nie... Skok wiary? Dobra. Niestety. To jest to niepsucie klimatu przeze mnie. To nie jest moja wina, słuchajcie.
Co tu trzeba zrobić? I co? Na Spartana, słuchajcie, na chaos lecimy. No niestety. Ła, ale mam coś w ręce, co jest? Może to ten robar? Ty, no nie. W sensie, przeskoczymy. Damy skrzynię tu. Chłop nie wejdzie. A może on nie ma wchodzić? Nie no, musimy iść górą. Nie ma innej możliwości. Czyli skrzynia musi być tu. Ale bez skrzyni nie wejdziemy. Mam. Bo hopy, co ty tam? Kurde, mi się mylą przyciski. Wiecie, jak trudne jest sterowanie dwoma ludźmi naraz? I to jeszcze padem od Xboxa? Come on. Dobra, prosta piwa. Pozoru nielogiczna, ale jakiś sens ma. Warto zapamiętać. Wiecie, no trzeba się nauczyć mechanik gry. Jak to mniej więcej działa, dobra. Teraz możemy sobie na spokojnie przejść. Czyli tutaj nie. Dobra, ale zgaduję, że mamy iść dalej, czyli musimy niestety chyba tutaj odłączyć się, że tak powiem. Coś wam powiem szczerze, że chyba tego skoku nie przeżyjemy w takim... Oj, to było przypadkiem akurat, chciałem tylko powiedzieć. Ja myślę, że ilość razy, w którym zabiłem tego chłopczyka, jest zdecydowanie zbyt duża. A tam są schody po prostu. No to coś po schodach, gałganie. To ty... Czekaj, stop, to tak można iść? Czekajcie chwilę. No i teraz w teorii tam są schody, co nie? Ale to jest gra taka 2D jakby, czyli nie można tak... W ogóle mamy 23 minuty odcinka, więc w sumie myślę, że tutaj... A czekajcie, a czy ten Gaugan nie mów, że... A co on zrobi? Holy shit! Nowe życie narodziło się. I co ty masz zrobić? Dobra, bo w ogóle, tak jak mówię, słuchajcie, zakończymy sobie tutaj dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i mam nadzieję, że przyszłe odcinki będą tylko i wyłącznie lepsze. No nawet Kopara tu jedzie, come on. Więc myślę, że to jest odpowiedni odcinek. Do zobaczenia, słuchajcie, trzymajcie się, przypomnę łapkę w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama, możecie wpaść i do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku codziennie o godzinie 16 oraz 18, o tym jest znajdziecie, pa pa.